Nie tak dawno temu ktoś do mnie napisał taką wiadomość. Cześć Dave, nie wiem czy kiedyś mówiłeś o tym, ale kiedyś słyszałam, że w Stanach ludzie o wiele rzadziej robią zakupy niż w Polsce, dlatego takie wielkie opakowania są w sklepach. I ogólnie to, co on napisał, jest prawdziwe. Tak jest w Stanach, że rzeczywiście ludzie w Stanach mniej chodzą na zakupy i może częściowo dlatego opakowania są większe, ale uważam, że to jest trochę głębszy temat i właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. To zaczniemy od tego, czemu Amerykanie rzadziej chodzą albo raczej jeżdżą po zakupy. I to jest proste, w Stanach ludzie nie chodzą. Wiem, że mówiłem to tyle razy, ale może nie obejrzałeś ten filmik, może nie znasz mój kanał, ale taka jest prawda, że w Stanach nikt nie chodzi. I to nie jest przez to, że oni są leniwi, ale są, ale to nie jest powód. Powód jest przez to, że wszystko jest bardzo daleko. Tam, gdzie ja mieszkam na Florydzie, to są same domy i ulice i drzewa. To jak ja bym chciał iść po zakupy, to ja bym musiał iść na pieszo 45 minut do najbliższego sklepu, ale samochodem to by było tak 5, może 8 minut. I to nie jest przyjemny spacer. Tam nic nie ma i jest bardzo gorąco, bo to jest Floryda. W Europie jak się idzie na spacer, to przeważnie jest ładnie, że są ładne budynki, są stare budynki. Jest ciekawe, a w Stanach tak nie jest. I oczywiście tutaj nie mówię o takich starszych miast, tak jak Boston, albo Filadelfia, albo Nowy Jork, bo tam tak, możesz gdzieś iść na pieszo. I ogólnie bym powiedział, że tak 90% albo więcej Amerykanów mieszka w takim miejscu, że nie mogą po prostu iść po zakupy, że muszą pojechać samochodem. I myślę, że w Polsce jest bardziej normalne, że po prostu wracasz skądś i myślisz, a zatrzymam się, nie wiem, w Żabce albo w Biedronce i coś kupię, żebym miał jakieś zakupy w domu. I może to nie jest dużo, może to jest mała reklamówka i masz trochę jedzenia, ale zawsze następny dzień też będziesz gdzieś chodził po mieście i możesz kupić sobie więcej. Albo może pomyślisz, hej, chcę świeży chleb albo wędlinę, to się przejdę, to kupię i wrócę do domu. I to jest blisko i możesz tak zrobić. W Stanach nie ma szansy. I mówię tutaj, że tak większość ludzi tak ma, okej? Nie każdy. To w Stanach po prostu musisz mieć samochód, bo bez samochodu nic nie możesz załatwić. I też chyba nikt nie chce jechać na zakupy, nikt tego nie chce robić. To jak ludzie już jadą, okej? To kupią dużo więcej. I częściowo przez to, że nie chcą jeszcze raz jechać po zakupy, bo to jest daleko, musisz tam wjechać, zaparkować, te parkingi są olbrzymie, te sklepy są olbrzymie. To nie jest tak jak w Polsce, że są takie małe sklepy, tak jak Biedronka albo Lidl. Nie, wszystko jest olbrzymie w Stanach, tak jak Tesco mniej więcej. I nie ma czegoś takiego jak Żabka, że w Polsce możesz się zatrzymać w Żabce i kupić jakieś jajka, wędliny, mleko, takie rzeczy. Że jakbyś naprawdę musiał, możesz kupić zwykłe zakupy w Żabce. A w Stanach nie ma czegoś takiego jak Żabka. Okej, są stacje benzynowe, gdzie możesz coś kupić, ale to nie jest tak jak Żabka. Oni nie mają tam rzeczy spożywcze. Oprócz mleka, bo mleko przeważnie mają. Ale większość czasu to te wszystkie stacje benzynowe też są duże i one są bardziej dla ludzi, którzy tak, nie wiem, chcą się zatrzymać i coś szybko zjeść albo wypić kawę. Też muszą zatankować samochód, bo wszędzie się jedzie samochodem, to musisz kupić benzynę. To wtedy wejdziesz do środka, kupisz kawę, jakąś kanapkę, tam często mają pizzę. Tam jest dużo takiego gotowego jedzenia. Albo chipsy, lody, piwo, tak dalej. Zależy w jakim stanie, bo nie każdy stan pozwala na to, żeby sprzedawać alkohol na stacji benzynowej. A to nie jest tak, że po prostu jedziesz do domu i pomyślisz, a potrzebuję benzynę i kupię jakieś wędliny. Nie ma czegoś takiego. To wtedy musisz pojechać do takiego olbrzymiego sklepu, tak jak Walmart, i tam są długie kolejki, jest dużo ludzi. Nikt nie chce tego robić. I dodatkowo każdy ma olbrzymią lodówkę w domu. I jak ktoś ma dom i często ludzie mają domy albo mieszkają w domu, może wynajmują dom, bo to jest normalne w Stanach, że jak masz rodzinę i nie mieszkasz w domu, jak mieszkasz w mieszkaniu,
to ludzie pomyślą, wow, oni muszą być bardzo biedni, że oni nawet tak nawet nie mogą, nawet ich nie stać, żeby mieszkać w domu, żeby wynająć dom, że oni mieszkają w takim małym mieszkaniu z dziećmi i te mieszkania są dużo większe w Stanach niż w Polsce. To jak ktoś ma dom w Stanach, to po pierwsze mają olbrzymią nową lodówkę w kuchni, a dodatkowo mają starszą lodówkę, która też jest olbrzymia, ale może nie jest aż taka ładna jak ta nowa, ale co mieli zrobić z tą lodówką? Mieli ją wyrzucić? Nie. To teraz ona jest w garażu i tam też trzymają jedzenie. Że to jedzenie, które będą teraz jedli, jest w tej lodówce w kuchni. Ale jak mają coś na później, tak o, może, wiesz, jeszcze może leżeć w lodówce kilka dni, to jest w garażu. I czasami ludzie nawet mają więcej niż jedną lodówkę w garażu, zależy ile lodówek kupili dla kuchni. To może mają tą starszą w garażu i jeszcze taką naprawdę starą, którą jeszcze mają, jeszcze działa i one są w garażu. Albo może czasami w piwnicy, zależy czy ktoś ma piwnicę czy nie. I też czasami nawet mają taką olbrzymią zamrażarkę, że mają starą lodówkę w garażu i olbrzymią zamrażarkę czasami. I jeszcze do tego bardzo często ludzie mają taki mały pokój w tej kuchni, gdzie trzymają jakieś rzeczy takie jak puszki albo takie rzeczy, które nie muszą być w lodówce. To tak, ludzie kupują dużo więcej jak jadą do sklepu w Stanach, bo nigdzie nie mogą iść na pieszo, to muszą pojechać do sklepu i mają duży dom, mają dużą lodówkę i mają dużo miejsca, żeby trzymać puszki i takie rzeczy. To wtedy to ma sens, że firmy sprzedają olbrzymie paczki jedzenia, bo ludzie mają na to miejsce. W Stanach możesz kupić galon mleka, galon. Galon to jest prawie 4 litry. Jak masz olbrzymią lodówkę, to masz na to miejsce. I myślę, że czasami to ma sens, że niektóre rzeczy mogłyby być w większych opakowaniach w Polsce albo w Europie. Jakby ktoś miał większą lodówkę, to niektóre rzeczy, to wiesz, to ma sens. Jak masz dużą rodzinę i wy wszyscy jecie powiedzmy to albo to, to ma sens, żebyś kupił większą paczkę. Powiedzmy, że mieszkasz w domu i jest 5 osób i wy wszyscy uwielbiacie mleko. Tylko jakbym powiedział, żeby wpierdalać mleko. To nie ma sensu, bo możesz wpierdalać jedzenie, ale co możesz zrobić z mlekiem albo z jakimś napojem? Czy jest takie słowo, jak żeby to wpierdalać? Daj znać w komentarzach, bo ja muszę to wiedzieć. Ale wracając do tego, że jest 5 ludzi w tym domu i wy wszyscy tak chlejecie, o, może to jest dobre słowo, że chlacie mleko. Uwielbiacie to. Pijecie to codziennie, to wtedy to ma sens, że powinny być większe butelki mleka. I wtedy jest tańsze też, nie? Bo tym większe opakowanie, tym tańsze to jedzenie jest, przeważnie. W Polsce się śmieje, że to zawsze się nazywa megapaka, że to istnieje, czasami megapaka. I to nawet nie jest takie duże, że w Stanach to by był normalny rozmiar. Nowość, tylko w Biedronce, megapaka. I też wszystko trwa dłużej w Stanach, że mięso trwa dłużej, że możesz kupić kurczaka, powiedzmy, i mieć go w lodówce przez długi czas. Ja nie wiem, co oni robią z tym mięsem, pewnie są jakieś tam hormony, jakieś tam, nie wiadomo, co to jest, ale też wiem, że oni myją, powiedzmy, mięso chlorem. To jest typowe w Stanach. Wiem, że o tym mówiłem wcześniej, ale może nie widziałeś ten filmik, albo myślałeś, że żartuję. Nie, to jest normalne w Stanach, że przynajmniej kurczak na pewno, nie wiem czy każde mięso, ale kurczaki po prostu są myte chlorem i czasami po prostu tak pływają w tym chlorze. To wtedy ten chlor mniej więcej wsiąknął w tego kurczaka. To może to pomaga, żeby ten kurczak dłużej mógł leżeć w lodówce. Ja nie wiedziałam o tym, że w Polsce tak nie jest. Pamiętam, kiedyś miałam imprezę i chciałam taki obiad u siebie w domu i obiad był w piątek chyba. W piątek wieczorem i kupiłem skrzydełka, bo to było skrzydełka, kupiłem całą paczkę chyba w środę, tak po południu. Powiedziałem, zrobię te w piątek, a moja sąsiadka, która, wiesz, odwiedziła mnie, powiedziała, ale kupiłeś to teraz? Musisz to włożyć do zamrażarki, bo to się zepsuje. Powiedziałem, co? Przecież to jest, są 2 dni. Ja powiedziałem, nie, to nie jest, musisz to zamrozić. I wiem, że 2 dni, okej, może jest trochę dłużej, nie? Ale wtedy, jak już mieszkałem w Polsce przez dłuższy czas i potem wróciłem do Stanów, to byłem u taty i on kupił taką mega pakę, która była normalna paczka,
kurczaków w Stanach. I pamiętam, że odwiedziłem go tak tydzień wcześniej, widziałem, że tam był ten kurczak i wróciłem tydzień później. Ja tak, albo prawie tydzień, tak 6 dni później, albo coś takiego. Ja tak patrzę, tata, co, ty jeszcze masz tego kurczaka tutaj? Musisz to wyrzucić, to jest pewnie jakieś niedobre już. I on tak, nie, tam jeszcze kilka dni zostało. Ja tak, co? Powiedziałam, nie, musisz coś z tym zrobić. Potem otworzyłam tą paczkę i po prostu tak śmierdziało chlorem. Było okropne. I jeszcze było jadalne, ale śmierdziało chlorem. Tak widać, że tak na pewno by się zepsuło, ale ten chlor chyba go uratował. To może to jest dobre? Jak lubisz jeść chlor, to w takim razie możesz kupić więcej mięsa i to dłużej będzie w twojej lodówce. To tak, tak to wygląda w Stanach. Ludzie rzadziej jeżdżą po zakupy, a i ludzie kupują większe opakowania. Oczywiście są mniejsze opakowania też, ale ludzie wolą większe, bo czemu nie? Jak tylko jedziesz po zakupy raz w tygodniu, może dwa razy, to lepiej kupić tą większą paczkę, bo jest tańsza. Ale też wiem, że to jest wkurzające, bo teraz byłam w Stanach z moją dziewczyną, która jest Polką, i to był jej pierwszy raz w Stanach i ona powiedziała, że czasami po prostu chciała kupić tak mało czegoś, ale to było niemożliwe, nie może kupić małego. Wszystko jest tak duże albo bardzo duże i wtedy kosztuje dużo. Czy okej, jakbyś to wszystko zużył, to może by wyszło dużo taniej, ale my tylko chcieliśmy trochę i byliśmy tam przez krótki czas. To nie miało sensu, żeby kupić taką olbrzymią paczkę czegoś. I to wszystko na dzisiaj. Daj znać w komentarzach, czy ty byłeś w Stanach, czy mieszkasz w Stanach, może mieszkasz, albo w Kanadzie. I co myślisz o tym, co powiedziałam. Okej, zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć.